Dzień dobry, moi drodzy, w ten piękny dzień. Mamy godzinę już 5:20 i ponownie ruszam w góry. Tym razem na kanale jest gość specjalny. Ewa, przywitaj się. Cześć wszystkim. Jedziemy w góry, dokładnie w Beskid Wyspowy, a na miejscu widzimy się z resztą mojej paczki. Dzisiaj Kuba prowadzi wyrypę z solistami. Także do zobaczenia już na szlaku. Wzgórzu, zamek w Kęcinach, królewski zamek. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy już w górach. Jedziemy teraz na Mogielnicę. Przyjechaliśmy tutaj 40 minut temu, nie było nic widać, lała ulewa, a teraz mamy przepiękną pogodę, widać nawet Tatry stąd, także naprawdę fantastyczna pogoda, obyś tak utrzymała przez najbliższe 3 godziny, bo tyle potrzebujemy, żeby się znaleźć na szczycie Mogielnicy, a będą wspaniałe zdjęcia, wspaniałe ujęcia, no i wspaniałe widoki przede wszystkim, doznania estetyczne. Zobaczcie, jak ona się ciepło ubrała w samochodzie. No. I zobaczcie, tak jak mówiłem, wspaniałe widoki. O, tylko już zjechaliśmy niżej, więc barwy jesienne. Często jesienne. Często jesienne. Mamy 26 września, także jeszcze nadal jest ciepło, zielono, ale już zaczynają właśnie się pojawiać jesienne barwy. No moi drodzy, zobaczcie, jaki piękny widok. Przed chwilą było wszystko zachmurzone, a teraz praktycznie chmur nie ma. Tutaj mamy całkowicie czyste niebo. Tu jeszcze trochę chmur jest, ale one się przesuwają w głąb Polski. Zobaczcie, jakie ładne ujęcie tutaj. Ewa się uśmiechnie, bo się widać w serku. Samochód zostawiony w bezpiecznym miejscu. Idziemy na szczyt. Na szczycie powinniśmy być za około 1,5 godziny w takich pięknych okolicznościach przyrody. Oh yeah. A prawie depnąłem w kałużę już. Ale tutaj, gdzie mamy piękny widok, piękną panoramę, to od razu się ludzie, uzbierała grupka ludzi, nie ludzie, tylko grupka. Zobaczcie, jest tak zimno, że trzeba się aż tak ciepło zakupać. Zobaczcie, to jest kurtka w ogóle, taka... No, no naprawdę, i to jest... Taka porządna kurtka. To jest kurtka z gęsi, bierze gęsi, jest w środku, jest naprawdę ciepło. Także... Tak, ja jestem po prostu szalony. I tam zarąbisty. Teraz są dwa piękne. Jo. A nawet trzy. Mam raz, dwa i trzy. Także idziemy dalej głęboko w las. Tutaj fajna miejscówka na ognisko, w ogóle na namiot. Genialna miejscówka tutaj na Mogielnicy. Prawda, to jest chyba nowy rezerwat. A nie, rezerwat dopiero na szczycie. Tutaj, w tym miejscu. Może kiedyś następnym razem. Ha! No co, tutaj mamy, czekaj, tam mamy widok na zachód akurat, a tam na wschód. Czyli perfekcyjna miejscówka. Ta polanka tutaj. No to doszliśmy na Mogielnicę, najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. I jest wieża zamknięta. Ze względu na ten statek duży. Chyba się nie zapali. No, a my właśnie ciśniemy na suchą polanę, gdzie spotykamy się z Jakubem i jego solistową ekipą dzisiaj na ognisku. Także ten dzień się jeszcze nie skończył,
Można powiedzieć, że on się dopiero zaczyna. Ej! A, zobaczcie. On nie widać tak niestety z przedniej kamery, ale naprawdę ten widok jest fascynujący, nie wiem. Zobaczcie, salamandra plamista, jest to płaz występujący endemicznie w Polsce. Ale cudowna jest. Jest bardzo rzadki, jest pod ochroną. No, no ale ta ma jakieś 18 cm długości. Jest naprawdę duża. Ta jest duża naprawdę, tak dużo jeszcze nie widziałem. Największą jaką widziałem to takie 10-11 cm. Zarąbisty płaz. Piękna jest. Dobra, a my idziemy. A my idziemy. Już jest całkowicie ciemno. A na suchą polanę. Ewa. Ja w ogóle tego nie widziałam. Czy boisz się? Nie. Nie boisz się. Ale jak ty ją zostawiłeś? A ja jestem przerażony. Nie no, żartuję. Słuchaj. Jak ty ją zauważyłaś w ogóle? Nie widziałam. No, mamy niezłą przygodę. Zostawiłem Ewę przy ognisku, żeby zaczekała na mnie. Ja pojechałem po alkohol na parking z Damianem i rozwaliliśmy miskę olejową. Jest lipa, siedzimy w środku lasu, szukamy teraz pomocy, żeby nas coś zwiózł na dół. Życie. Co powiedzieli? To była niesamowita noc, genialne spotkanie przy ognisku z całą paczką. Teraz niestety już czas wracać do domu, albo w sumie to stety, ponieważ za tydzień, równo za tydzień, pewnie jak to oglądacie, to za kilka dni nawet wyjeżdżam już w kolejną podróż, a więc mam ostatnie 5 dni, żeby posiedzieć w domu, odpocząć. Tak teraz już naprawdę na poważnie, tym bardziej, że byłem teraz też przeziębiony, więc w sumie jakoś specjalnie nie wypocząłem. Ale tak jak mówię, czas wracać do domu. Świetny wypad weekendowy. Jeszcze idziemy teraz na śniadanie do schroniska, które jest oddalone stąd o 10 minut drogi. I jeszcze posiedzimy trochę w górach, tak żeby się nacieszyć tymi pięknymi widokami, które są za mną. I będziemy ruszać w drogę do domu.
ogóle pokażę wam, jaki świetny pensjonat znaleźliśmy za 60 zł na osobę zaledwie. Tak.